ze mną Sylwia Pniewska, kosmetolog, i od razu się zagadałyśmy, przyznaję, bo musiałam się Sylwii poradzić, czy ja mam ładne brwi, czy jest w porządku, czy są, bo niektórzy mi mówią, że są tak krótkie, ale to się zaraz okaże, jak kształt powinny mieć nasze brwi. Witam cię bardzo serdecznie. Rozmowa dla kobiet z kobietami o babskich sprawach. Tak, tak. To będzie wyglądać. Dokładnie. Dobrze, to teraz powiesz, odpowiedni kształt brwi, czy to jest jakieś czasowe, czy to się zmienia, czy to jest moda? Czy tak jest, zawsze ma być tak samo? Na przestrzeni wielu lat rzeczywiście ta moda, jeśli chodzi o brwi, się zmieniała i od bardzo cieniusieńkich w latach 60. po teraz aktualnie bardzo modne brwi tak naturalnie wystylizowane. Na pewno musimy pamiętać o tym, że by brwi kolorystycznie bardzo pasowały do i były zbliżone do koloru włosów. Muszą przede wszystkim pasować również do kształtu twarzy, może trochę też do osobowości. A jak włosy są siwe, to co z brwiami? Myślę, że powinny być wtedy grafitowe, tak? I warto jest, aby klientka też przypomniała sobie, jaki kolor miała naturalny. I wtedy będzie trzeba dopasować do karnacji, do tęczówki, oka. My mamy teraz na rynku całą gamę takich produktów, które, drogie panie, możemy użyć w ogóle sobie same, prawda? Tak. I zafundować sobie taką hennę samemu w domu. Czy to jest trudne, powiedz? Nie jest to trudne, ponieważ... Grafitowa. Ponieważ większość produktów i potrzebnych, niezbędnych akcesorii mamy już w pudełeczku, tak? Aha. Czyli... Myślisz, że mogę otworzyć? Tak, otworzę, jasne. Zobaczę. Bo wiesz, bo zawsze warto zobaczyć, czy człowiek sobie poradzi z takim wyzwaniem. No, tak. Bo rozumiem, że zadbane brwi, to takie brwi zawsze są modne. Mówiłyśmy o kształcie, o kolorze, ale ważne, żeby one były zadbane, tak? Tak, zadbane i wypielęgnowane. Dlatego też bardzo się cieszę, że możemy na rynku znaleźć hennę również ze składnikami aktywnymi, czyli tutaj na przykład z olejkiem arganowym, który bardzo ładnie pielęgnuje nawilża super, włos. Prawda? Tak, tak, jest takim składnikiem zwanym złoto z Maroka, także nie tylko do skóry, ale również do włosów jest bardzo fajnie wykorzystywany. Super, świetnie, no dobrze. To teraz kolor tej henny, o której mówisz. Bo ja na przykład trzymam taką kremową, ale taka proszkowa też widzę jest, prawda? O, tradycyjna, no bo tak, to taka, którą zazwyczaj kosmetyczki używają. Tak, tradycyjna jest henną taką najbardziej mocną w formie papki, którą nakładamy na brwi lub rzęsy i niestety akurat forma ta tradycyjna może niestety ufarbować nam troszeczkę skórę, więc najlepiej, żebyśmy wybierały kremową, kremowa lub żelowa. Żelowa jest to henna, która barwi sam włos. Żelową, tak, nie będzie ona barwiła skóry. Czyli tylko sam włos sam i włosek. Tak, dlatego że mieszamy hennę, czyli roślinny barwnik, mieszamy z aktywatorem i w przypadku henny kremowej jest to 3% aktywator, w przypadku żelowej 2%, stąd nie ufarbujemy sobie na pewno skóry. Wiesz, tak jak o tym mówisz, jak tak wyjmuję sobie po kolei właściwie te trzy elementy, to wygląda to całkiem prosto, tak, prawda? Jak najbardziej. A jak długo się utrzymuje taka henna żelowa, czy na przykład kremowa? Czy ona dłużej, czy krócej od tej takiej tradycyjnej? Znacznie krócej będzie się utrzymywała od henny tradycyjnej, natomiast niektóre panie rzeczywiście cenią sobie to, że nie zrobią sobie nią krzywdy, tak? Że jest delikatna, tak. I to jest bardzo, bardzo dobre, że możemy sobie stopniować, tak? I w zależności od umiejętności. Co możemy uzyskać, słuchaj, taką henną? Oprócz tego, że będziemy miały za przeproszeniem z głowy to codzienne malowanie się kreseczką czy cieniem, w zależności od tego, jak kto lubi. Na pewno podkreślimy kształt naszych brwi i dodatkowo możemy wymodelować kształt taki, jaki klientka od nas oczekuje, czyli naturalny meszek, który jest na naszej twarzy, również zostanie ufarbowany, a przez to zagęszczą się brwi, będzie ich troszeczkę więcej i ten efekt taki, jak teraz jest modny, czyli tych naturalnych, wystylizowanych brwi, możemy osiągnąć właśnie przez hennę. No tak, jak patrzę na twoją, to już w ogóle jestem zazdrosna. Jeszcze szybciutko tylko powiedzmy, bo tak, henna henną, ale wiadomo, że brwi to również rzęsy, bo można to trochę podciągnąć, prawda? Tak. Czyli tusz? Tak, jak najbardziej. Jakaś moda teraz? Najważniejsze jest, żebyśmy pamiętały, że jeżeli zrobimy sobie same w domu hennę, pięknie podkreślimy kształt brwi, to nie możemy zapomnieć również o rzęsach. Tak, żeby nie było dysproporcji w kolorze przede wszystkim. Natomiast to, co jeszcze istotne, no to niestety ta henna się zmywa. Dlatego warto też gdzieś w swojej kosmetyczce dorzucić żelowy korektor do brwi, który polecam szczególnie. To jakaś nowość teraz jest, tak, prawda? To jest nowość. Polecam
polecam w trzech przypadkach. Po pierwsze, u kobiet, które w ogóle nie chcą robić henny, nie chcą zaczynać, a jednocześnie chcą podkreślić swój kształt brwi. Wygląda, drogie panie, zupełnie jak tusz do rzęs. Tak, prawda? Dokładnie. Jest bardzo łatwy w aplikacji. Druga sytuacja, kiedy nie mamy czasu iść do kosmetyczki i te brwi rzeczywiście troszkę straciły koloru. W tym przypadku i w trzecim, kiedy kobieta dojrzała. Tak, i gotowe. Tak. I warto też wybrać taki korektor, który ma składniki aktywne, na przykład keratynę, która jest białkiem budulcowym włosów i skóry. A, no właśnie, nie tylko tych włosów na głowie, ale również tych włosów wokół oka. Bardzo ci ślicznie dziękuję. Dziękuję również. Zobaczcie, że taka zadbana twarz to jest prosta sprawa. Raz, dwa, trzy, sama Sylwia, kosmetolog, powiedziała. Ślicznie ci dziękuję za spotkanie. Jeszcze będziemy się z Sylwią spotykać, bo przecież wiosna to absolutnie doskonały moment na to, żeby o siebie zadbać. Dziękuję Następnym bardzo. Razem porozmawiamy o włosach. Ja się trochę, wiesz, bardziej przygotuję niż dzisiaj.